Hej, cześć, witajcie! Dzisiaj mamy grę Grand Cross. Gra taka troszeczkę niestandardowa, bo to jest jakaś tam odmiana flipera. Gra została wydana przez firmę Excellent System i pochodzi z 1994 roku. Wrzucamy standardowo sobie trzy żetoniki i próbujemy... Zaraz te żetoniki mi się wrzucają, czy niekoniecznie? I próbujemy rozgrywki. O, jest, trzy żetony się wrzuciły, słuchajcie. Z delikatnym opóźnieniem, ale się wrzuciły. No dobrze, rozpoczynajmy w takim razie. Rozpoczynajmy. O. No i zaczynamy. Nie wiem, czym to się strzela. Tym się strzela. No to już wiem, czym się strzela. Tu się chyba na razie samo wszystko dzieje. Aha, czyli po prostu tym mam odbijanie prawo-lewo. Dobrze. Jak tu ta kulka mi spadnie na dół, to ja będę jeszcze bardziej to obserwował. Ale chyba widzę czym. Aha, czyli tym i tym. Dobra. A czekajcie, bo jeszcze tutaj są dwa dolne. Dwa dolne i dwa górne. Aha. No dobrze, 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 dobrze. O, widzę, widzę. Dobra, niech ona wpadnie mi tutaj. I pyk! Dobra. Trochę szkoda, że nie ma pod innymi przyciskami tego zaprogramowanego, tylko pod takimi, które się no niezbyt dobrze używa, przynajmniej dla mnie. Ale no niech będzie. O! Skusiłem. Teraz skusiłem ewidentnie. Dobra. Nie ma co tam. O! No patrzcie. Ale jest kontynuacja za to. To jest plus. W takich grach kontynuacja, no nie wiem, czy tam jest bardzo potrzebna. Raczej w takich, w których musimy do czegoś tam dojść w międzyczasie. No ale jeżeli jest kontynuacja, to niech sobie powiedzmy będzie. Tyle tylko, że... O! Pyk! Tyle tylko, że... O, tu mi się pojawia, coś znika. Jakaś dziwna taka historia. Nie wiem, czy wy lubicie tego typu gry. No jest to na... O, widzicie? Nie udało się. Jest to na pewno jakaś tam odskocznia od tych takich strzelawek, które wcześniej prezentowałem. Ciekawy jestem, jak ona miała wzięcie, ta gra, na no, fizycznych automatach. Jak była dostępna. Czy dużo osób w to grało, czy raczej nie. Bo na przykład z tego, co zauważyłem, to spore wzięcie mają te takie automaty, flipery, ale no fizyczne, tam gdzie faktycznie jest to wszystko mechaniczne, kulka jest metalowa i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie wersja elektroniczna, a wersja mechaniczna. To tam wiem, że ludzie mocno się nad tym wyżywali. No mnie to takie gry jakoś średnio biorą, jeśli o to chodzi, bo zdecydowanie bardziej wolę jakieś tam, no nie wiem, trochę innego typu może. Tutaj to po prostu... No odbijamy tą kulkę i co? O, teraz ona się jakaś dziwna zrobiła. Dobra. O. No i co? O! Niestety, nie tym razem. Skusiłem, skusiłem, jak to się mówi, niestety, słuchajcie.
Próbujemy dalej, próbujemy. No, 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 gdzie ta kuleczka mi poleci teraz? Jest. Dobra. No, no i co z tą kulką? O, ładnie, dobra, niech ona wpadnie tutaj. I my ją w ostatniej chwili, cyk. O! O! Ostatni, że tak powiem, kredycik. Na szczęście kredycik wirtualny. No nie, gdybym miał wrzucać fizyczne pieniądze, to nie grałbym w tego typu rzeczy. Tego możecie być pewni. Gra może i fajna, no ale na pewno nie warta tego, żeby płacić za coś takiego. No co jest? Nie mogłem jednej paletki uruchomić. No mówię, to jest mój ten pad, który swoje lata ma. I niestety czasami zawodzi. No zresztą na automatach, z tego co ja pamiętam, słuchajcie, to też były wielokrotnie takie sytuacje, że no ktoś tam grał i te przyciski, to były zwykłe jakieś tam przyciski elektryczne, czasami łączyły, a czasami nie łączyły. Efekt tego był taki, że po prostu no delikwent, który wrzucił jakąś tam monetę, no niestety dosyć szybko tą grę kończył. No. A. No i co? I co to ja mam teraz zrobić? Jak to mi poleciało w drugą mańkę? No nic, lecimy dalej. O! O! O, ładnie. Czym więcej się odbija, tym chyba lepiej tych punktów więcej się zbiera, no. O! Zaraz się skałka rozsypie. O! Wpadła tu, gdzie jeszcze chyba nie była. No i co mam robić z tym? Aha, czyli musiałem tu nacisnąć. A! Tutaj mam na to wpływ, no dobrze. Dobra. Oj, niestety. No. Dobra. I znowu gdzieś tam wpadła, gdzie jej nie było jeszcze nigdy. No patrzcie, co tam się dzieje. Oj. Oj, nie mamy już tego. Dobra, jeszcze wrzućmy sobie, załóżmy, jednego żetonika. Nie wiem, czego ten żetonik się jakoś tak marnie wrzuca. No, ale powiedzmy. No gra, jak sami widzicie, nie rzuca na kolana, ani to ze względu na grafikę, ani to ze względu na efekty dźwiękowe. No po prostu taka odskocznia od jakichś tam strzelawek i platformówek. No dobrze. Po prostu urozmaicenie. Jakieś tam. O! O nie, no tak głupio skracić kulkę. No to już. No dobrze. Dobra. Oj! Widzicie, znowuż nie zadziałało.
No te moje przyciski są niestety zawodne. Jak widać na zamieszczonym obrazku. O! Samobuja sobie strzeliłem. No niestety. Dobrze, zobaczmy, czy będzie wpis. Wymęczyła mnie ta rozgrywka, także starczy. Jest wpis, patrzcie. Tak, tylko teraz czym ten wpis się... F... G, ale czym to za... Strzelić, czekajcie. Ajajajaj. Teraz czym to się zatwierdza? G? Nie mam przycisku zatwierdzania, no. A, tym, dobra. Tak, polecimy sobie już, dobra. O, nie zdążyłem wpisać. GE tylko weszło. No, ale drugie miejsce, drugie miejsce było, czy mi się coś w oczach... Wydawało mi się, że drugie miejsce było. No nic, cofniemy film, zobaczymy. Dobra. Dzięki w takim razie, żeście dotrwali do końca. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i do kolejnej rozgrywki. Zapraszam. No tak, drugie miejsce. Rank. 2ND. Jest. Dobra. Pozdrawiam. Cześć.